czwartek, cały piątek również do nocy i w sobotę również do nocy. Jednocześnie to jest chyba miejsce, którym chciałabym bardzo, ale to bardzo podziękować personelowi szpitala, że stanął niemalże na głowie, tak, żeby rzucić wszystkie swoje zadania i faktycznie tę partię szczepionek wykorzystać. Szczepionek, które wiemy, że są wspólnym dobrem naszym, całego naszego społeczeństwa, a jednocześnie to, co przekazała nam hurtownia, że nie było zainteresowanych, aby tę partię wykorzystać. My podjęliśmy się tego i udało nam się to zrobić co do jednej sztuki. Nie zmarnowaliśmy ani jednej szczepionki, wszystkie przekazaliśmy społeczeństwu i za chwileczkę powiem, w jakiej kolejności. Oczywiście, ponieważ jeszcze raz podkreślę, partia ta nie była partią zamówioną specjalnie dla naszych osób, które były na naszych listach grupy zero. Była to partia zupełnie jakby spoza naszego planu i działanie, którego się podjęliśmy, było działaniem zupełnie nieoczekiwanym i dodatkowym. W związku z tym, tak jak mówię, bardzo dziękuję z tego miejsca i w tym momencie personelowi, który podjął się tego zadania. To naprawdę, Szanowni Państwo, była praca do nocy. Do tego, Szanowni Państwo, jest mnóstwo raportów, analiz, które trzeba przekazać później do instytucji zarządzających szczepieniami i to nam się wszystko udało. Natomiast w pierwszej kolejności poinformowaliśmy osoby, o których wspomniałam, że musieliśmy przesunąć ich szczepienie, czyli osoby z grupy 0, te 630 osób. W kolejnym etapie wykonywaliśmy telefony, informowaliśmy osoby z kolejnego, czyli z bieżącego tygodnia i kolejne osoby, których telefony na liście mieliśmy już, czyli osoby, które się wcześniej zarejestrowały już na termin szczepień u nas w szpitalu, bo postanowiliśmy, że to będzie